Yo, siemanko, ja jestem Benek i look at this. Look at this. Czekajcie, zrobię wam zoom na to, bo to jest coś, co warto przyzumować. Patrzcie na to. Widzicie to? 12p 10p, 8P, nic, nic, nic. Normalnie prawdziwa petarda informacyjna. Wam tak powiem szczerze, dlaczego? Jak jestem niewyraźny, to się nie przejmujcie. Skupimy się na razie na tabelce, bo to jest naprawdę takie info, że bez zbędnego przedłużania do niego przechodzę, jak widzicie. Naprawdę zarąbiste. Bartlejki. Bartlejki, Bartle czy jakoś tak. Następna generacja, czyli Series 3 procesorów od Intela, która nie nadejdzie w tym roku, bo w tym roku spodziewamy się Series 2. Dopiero za rok Series 2 przyniesie i tak bardzo dużo zmian i już tak naprawdę będzie prezentowana we wrześniu i na, o tych procesorach będzie jeszcze masę przecieków, w związku z tym jeszcze się o nich nasłuchacie, nagadamy się. Dlatego jak tylko dropnęła informacja o Series 3 Kolejnej generacji, tej która prawdopodobnie nadejdzie w przyszłym roku, i to taka informacja, że i 9 przyniesie 12 rdzeni performance, 7, 10 rdzeni, a i 5. No i, no i, i nie, i tylko core piątka 8 rdzeni performance, y, Trójek, kor trujek nie będzie. No, to proszę, ja was muszę do was z tym przyjść i sobie o tym porozmawiać, bo to jest naprawdę niesamowita informacja. Natomiast to nie jest tak, że będziemy mieli tylko takie konfiguracje do wyboru, ponieważ plotka Głosi tutaj jest zapoznana przez. Nie pokuszę się o przeczytanie tej nazwy. Materiał źródłowy standardowo zawsze w opisie. Yy, będą dwa. Dwie konfiguracje możliwe do wyboru. Do wyboru do koloru, to znaczy Intel zamierza w Bartle w w, w s 3, kolejnej generacji, która nadejdzie prawdopodobnie w 2025 roku. Dać nam wybór, czy chcemy wejść w architekturę hybrydową, czyli kupić sobie procesor, który będzie miał standardowe, no chociaż Core 9 w ogóle ma nie być w tej konfiguracji, ale mieć na przykład 8 plus 16 rdzeni, czyli. Jak zauważycie, taką konfigurację, jaką obecnie ma mieć Core 9, czyli Core 7 zastąpi tak, nam, tak naprawdę nam Core 9. Dlatego nie wiem, Core 9 znika z oferty i będzie ona prezentowana tylko w wersji tej Performance, a jej miejsce zajmie Core 7. Bo teraz przypominam, najwydajniejsza konfiguracja, jeżeli chodzi o Core 7, to jest 8 plus 12, a 8 plus 16 jest zarezerwowane dla Core 9, właściwie w tym momencie dla i9 i i7. Damy sobie jeszcze kilka generacji, czy też serii tych procesorów. I nowe nazewnictwo wejdzie nam w krew, aczkolwiek zawsze jest to proces bolesny. Nie, tak czy inaczej, właśnie Core 7 ma przejąć tutaj pałeczkę po... Core 9. Dlaczego mówię po Core 9 i Core 7? Dlatego, że series 2, to jest Series 3, a Series 2 nadejdzie w tym roku, i tak naprawdę ta generacja procesorów, którą tutaj widzimy, i zaraz przejdziemy do tych tylko z rdzeniami performance. To są procesory, które będą zastępować Series 2, czyli już procesory bez tego przedrostka i będą to procesory tylko i wyłącznie Core Intel Core. 9, Core 7, Core 5, Core 3 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. One też mają przynieść masę tutaj, taką rewolucję. Series 2 ma przynieść, bo tam wyłączony hypertenning i tak dalej, i tak dalej, ale jak już wspomniałem na początku tego odcinka, nie będziemy się na tym skupiać, no bo jeszcze informacji na ten temat będzie w pizdu tak naprawdę w nadchodzących miesiącach. O Intelach jakby nigdy tych informacji nie brakuje, co Pokazuje, że albo mają dziurawy system, albo po prostu mają taki system działania, że te przecieki są gdzieś tam w jakiś sposób kontrolowanie wypuszczane e, gdzieś przez Chiny, tam to leci, wiecie, Indie, Chiny. To różnie może być, bo z jednej strony taki przeciek, który wychodzi z Chin jest najbardziej prawdopodobny, że akurat stamtąd coś wycieknie, no bo... Bardzo dużo ludzi, zakłady produkcyjne, wiecie, jakaś fabryka gdzieś coś, ktoś coś zobaczył, wypuścił przeciek GIT. Więc wygląda to prawdopodobnie, bardzo, że tak powiem, no nie wiem, realistycznie, że akurat stamtąd taki przeciek pochodzi. Natomiast z drugiej strony, no równie dobrze, jakbym był Intelem i chciałbym wypuścić przeciek kontrolowany, to właśnie wypuściłbym go gdzieś przez jakieś Chiny czy Indie, no bo. Właśnie z tego samego powodu, który wcześniej powiedziałem. Wygląda to jak najbardziej wtedy prawdopodobnie. Natomiast zdejmujemy foliowe czapeczki, zakładamy, że to są przecieki faktycznie, że ktoś te dane w jakiś sposób gdzieś pozyskuje, potem publikuje. A teorii spiskowych być może kiedyś się dowiemy. Jak zostanę prezydentem świata, szefem jaszczuro ludzi, czy też innych, nie wiem, marsjan. Wszystko Wam opowiem, bo w końcu o to chodzi w tym kanale. Ale możecie zostawić suba, żeby Was to nie ominęło. Dobra, to był taki żarcik. Eee, znaczy nie, suba możecie zostawić, ale z tymi jeszcze ludźmi. Wracamy do procesorów Barter Lake. No powiem Wam szczerze, super pomysł ze strony Intela. Dlaczego? Dlatego, że procesory te hybrydowe, to jest naprawdę ciekawa propozycja dla osób, które oczekują czegoś, co będzie działało w miarę uniwersalnie. Znaczy w miarę uniwersalnie. Połączenie przyzwoitej wydajności w grach z wydajnością wielowątkową, która nie czarujmy się, w tym momencie jest faktycznie ważniejsza niż wydajność w grach. Biorąc pod uwagę to, że przechodzenie na wyższe rozdzielczości będzie postępować, że przejmowanie tak naprawdę e, obciążenia, e, renderowania, e, jakby. Ciężaru renderowania gry na karty graficzne w znacznym, znacznym stopniu nadal będzie postępować. Co za tym idzie, procesory będą poniekąd tracić na znaczeniu jakoś super szybko, nie, ale to jest proces, to wszystko trwa. W związku z tym raczej no, te rdzenie, takie performance w mniejszej ilości będą wystarczać. Natomiast my będziemy chcieli więcej rdzeni ogólnie, żeby inne zadania, jak ktoś wykonuje nie wiem, jakieś projektowanie, jakieś takie rzeczy, tak, wielowątkowość, nie wiem, ktoś robi w pizdu rzeczy na komputerze w tym samym momencie, ja tak potrafię robić. Tu montuję film, tam oglądam jakiegoś YouTube'a albo jakiegoś innego HBO, a, albo e, jeszcze, znaczy to oglądam to swoją drogą, leci w tle, e, niżej gram sobie w, w jakiegoś e, Team Fight Tactics, dzieje się w pizdu, dlatego w sumie nic nie jest zrobione. Nie róbcie tak masakrycznie złe podejście do organizacji czasu. Tak czy inaczej, wtedy te wiele rdzeń się przyda. Ale, ale, no właśnie, kiedy chcemy czystą wydajność w grach, no to rdzenie performance oczywiście są najlepsze. Konfiguracja hybrydowa no miała takie założenie, że wiecie, wrzucamy rdzenie mocne do renderowania, znaczy, no tak, no do renderowania, do wspomagania renderowania, do tak naprawdę pracy na rzecz wydajności w grach. A rdzenie, efficiency w tym czasie zajmują się ogarnianiem jakiegoś discorda, jakiegoś tam nie wiem, chroma, który jest na pasku, jakichś tam pierdół systemowych i tak dalej. One tam zapitalają z drobnymi zadaniami, a performance cisną, żeby wydajność w grach była jak najlepsza. Jeżeli ktoś jest w miarę hardkorowym graczem, chociaż ciężko by było tak, żeby teraz w dzisiejszych czasach ktoś po prostu wiecie. Tak się fokusował, że odpala kompa, wyłącza wszystko co w tle, włącza tą jedną grę i ciśnie, nie? No wiadomo, zawsze coś w tle jest, ale takie właśnie podejście, gdzie zmaksymalizują rdzenie performance, no zakładam, to jest też ciekawe pytanie, zakładam, że te rdzenie performance będą miały hypertrading. bo tylko 12 rdzeni P... No, delikatnie mówiąc, mogłoby być to mocno kontrowersyjne, nie? Co wy na to, że wypuściliby najwydajniejszy procesor w rodzinie Core 9? I widać, że on ma być najwydajniejszy, bo w wersji tej słabszej, gdzie TDP to maksymalnie 65W i gdzie występuje architektura hybrydowa, Core 9 w ogóle nie występuje, a jest flagowcem. Więc Core 9 flagowy to ten z 12 rdzeniami performance. No, no, to by było naprawdę dziwne. W związku z tym, z taką prawdopodobieństwą 90-10% do 10 zakładam, że jednak będzie to flagowy. dostaje tutaj 12 rdzeń, Powiecie, ale ryzeny też tyle mają. To prawda, to prawda. Więc nie jest to jakoś super, nic nadzwyczajnego. Ha, mało tego. Były już dziewiątki, które miały więcej niż 8 rdzeni i była to przepiękna. 10-850k na przykład. 10-900k, więc. Jakby od jakiegoś czasu to mamy trochę mniej tych rdzeni, no ale wtedy nie było tej architektury hybrydowej, bla bla bla. Tak naprawdę, no, wydaje mi się, że architektura tych rdzeni performance będzie potężna. W związku z tym ta wydajność w grach będzie naprawdę niesamowita na takich 12 rdzeniach. Poniekąd te procesory w konfiguracji tylko Performance będą takim odpowiednikiem AMD z pamięcią 3D Cache. Być może właśnie też dlatego tylko 12 rdzeni Performance, znaczy w sensie tylko, a jednocześnie aż 12 rdzeni Performance. Ze względu na to, żeby pozbyć się rdzeni Efficiency, ze względu na to, że rdzenie Performance mają przypisaną pamięć Cache. I co za tym idzie, więcej rdzeni ze zwiększoną ilością pamięci cache da nam sumarycznie w procesorze też większą ilość pamięci cache, którą e, gry teraz też bardzo lubią, co przyniesie się pozytywnie na wydajność. No bardzo fajnie wygląda też Core 7, 8 rdzeni performance. Core 5. Znaczy Core 7 to 10 rdzeni, Core 5 8 rdzeni. W końcu procesor z dopiskiem 5. z HEDA po i piątce. Core 5 Otrzyma 8 rdzeni. Myślę, że na tą chwilę, kiedy to Ryzen 5, kiedy to i5, kiedy to Core 5 dostaną 8 rdzeni, czekamy od dawna. Ja przynajmniej tak mam. Oczywiście chodzi mi o te rdzenie mocne, nie liczę rdzeni Efficiency w najnowszych i piątkach. One ok, robią robotę, ale jednak chodzi mi o te rdzenie Performance przede wszystkim. Tutaj Core 5 ma w końcu dostać rdzenie performance w liczbie aż 8. To może być naprawdę nowy król średniego segmentu, bo to będzie odpowiednik. Wydaje mi się, że tak zaryzykuję takie stwierdzenie obecnej i dziewiątki. Wydaje mi się, że wydajnościowo Core 5 Barter Lake za rok będzie odpowiednikiem obecnej i dziewiątki 14 generacji pod względem wydajności w grach. Ba, może być nawet od niej wydajniejsze. Dlaczego? Dlatego, że będzie miał dokładnie tyle samo rdzeni P, czyli 8. No, będzie miał też tyle samo rdzeni P, co i 7. Na nowej architekturze, na wyższych zegarach, na w ogóle wszystkim lepiej. A rdzenie efficiency w grach, no to nie czarujmy się, jakiejś większej zmiany nie przynoszą. W związku z tym, Wydajność gamingowa to bardzo często jest wydajność rdzeni P. A ten procesor będzie o 2 lata młodszy od obecnej 14. generacji, więc będzie dużo bardziej zaawansowany technologicznie, a jednocześnie będzie miał tyle samo rdzeni no P, performance. Więc to jest naprawdę niesamowite, gdzie kiedyś, żeby wiecie, i 5 dorównała i 7, to musiało minąć kilka generacji. W tym momencie mamy takie skoki co chwileczkę. Ja y, testowałem i za niedługo pewnie ukaże się recenzja na moim kanale laptopa na y, i7 14. generacji, która prześciga laptopa 45-watowy procesor, prześciga moją i9 12. generacji. Więc wiecie, minęły dwie generacje i procesor o TDP 3 razy mniejszym bo ma 45W moja i 9 ma 125 procesor segmentowo niższy, procesor mobilny wyprzedza niemalże procesor desktopowy to się dzieje, jakby ten przyrost paradoksalnie nie jest naprawdę srogi no w tym momencie dużo osób pyta też czy opłaca się gdzieś tam jakąś i7 czy i5, upgrade'ować do i7, nie wiem, 4, 5, 6, 7 generacji no nie opłaca się w tym momencie i trójki najnowszych generacji są tak samo wydajne jak te i siódemki, czwartej, piątej, szóstej, A że nie wspomnę o trzeciej, drugiej i pierwszej, de facto ta rewolucja, ten wyścig, który się zaczął, zaorał zupełnie procesory e, takie używane. No kiedyś jeszcze wiecie w czasach Skylake'a, to że tak, jeszcze wtedy e, przecież bardzo popularne były i piątki 2600K. I to były piątki, tak, to chyba były piątki 2600, to nie była i siódemka. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. W sensie druga generacja, nawet jeszcze pierwsza dawała sobie radę. Długo to, to pokutowało, ta druga generacja, potem czwarta generacja bardzo mocno się trzymała, ale od czasu jak wjechała, no, tak naprawdę ostatnią taką generacją, która, znaczy to była jednocześnie pierwsza generacja, która zaczęła tą rewolucję, to przyspieszenie wydajnościowe była generacja ósma czyli 8700k, Pierwsze, pierwszy wzrost ilości rdzeni na I siódemce od Kilku generacji, tak naprawdę od sześciu generacji, nie? Nie siedmiu, siedmiu generacji, bo od pierwszej do siódmej generacji, czyli siódma generacja miała, nie, tak, siódma, ósma generacja miała pierwszy wzrost, yy, więc yy, jeszcze wtedy gdzieś tam te procesory sobie radziły dobrze, ale potem już dziewiąta, a już zwłaszcza dziesiąta generacja, 11 i dwunasta sprawiły, że zupełnie te procesory od Ósmej, nawet dziewiątej generacji w dół nie mają sensu. Ponieważ dziesiąta, 11, 12, 13 i teraz 14, na tyle dobre mają procesory średniego i niskiego segmentu, że one zupełnie orają te starej siódemki. A teraz i piątka będzie takim procesorem. No niesamowite to jest. Niesamowite. I jak już wyjdzie ta piątka z tymi ośmioma rdzeniami, to ja będę czekał na coś, na co też czekam już od lat. Czyli. Kor trójka, a w trójka z sześcioma rdzeniami. Człowiek zawsze na coś czeka, człowiek zawsze ma jakieś oczekiwania, człowiekowi zawsze mało. Pamiętajcie, to że się jaram tymi prockami, to nie znaczy, że w jakikolwiek stopniu to trzeba na nie czekać czy coś takiego. Prawda jest taka, że jaramy się nowościami, zawsze tak jest, zawsze wszystko to co nowe jest spoko ale nie zawsze to, co nowe jest nam potrzebne. Jakby nie zawsze tak po prostu jest. Trzeba się zastanowić dogłębnie, czy faktycznie coś nam jest potrzebne, a potem się jakby na to napalać. Dobra, ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. E, widzimy się jutro w kolejnym filmie e, na tym kanale, w kolejnym newsie. Dużo tych newsów zaczęło sypać. Bardzo mi się podoba taki stan rzeczy, że newsy się urodzą. E, o tym e, do was chciałem dzisiaj pogadać. Fajnie, cieszę się, że tak sobie ja sobie mogę tak odpalić to i i do Was po prostu pogadać, to jest mega, mega fajne. Jak ktoś wytrwał do końca, to napiszcie technokracja w komentarzu. Bardzo Wam dziękuję za obecność. No i jaram się. Jaram się nadchodzącą serię 2, która ma przynieść dużo zmian. Jestem bardzo tymi y, zmianami, tych zmian ciekawy, no bo Ryzeny 9000 powoli na przykład zaczynają wyglądać jak procesory, które naprawdę mogą być ciekawe. I podcina im skrzydła fakty tylko taki, że za dwa miesiące po ich premierze będzie już premiera jeszcze lepszych Ryzenów, czyli tych z pamięciami X3D. Natomiast one nie wprowadzają tak wiele zmian. No, po prostu będzie lepiej. No, będzie tak samo te same zegary, ta sama ilość rdzeni, de facto to samo TDP. No, tylko że wydajniej, no bo architektura się zmieniła, nie? No, nuda. Series 2 od Intela może koniec końców tak naprawdę okazać się jakąś. Totalną klapą, fakapem, jakimś głównym. Myślę, że jednak tak nie będzie, że, że mimo wszystko to będą świetne procesory. Dlaczego? Dlatego, że ja się nastawiam na, tak po cichu, na zakup tego procesora i na przejście właśnie na Series 2. Co ważniejsze, fajne jest, że przejście na Series 2 sprawi, że później będzie z Series 2 na właśnie Series 3, czyli Bartlejki można przejść na, w ramach tej samej płyty głównej. Przynajmniej tak to w teorii powinno być tak czy inaczej no nastawiam się na serię 2 w związku z tym raczej nie nastawiam się, że to będzie syf, ale wiecie wszystko jest możliwe. Natomiast co jest zarobiste w nadchodzącej serii 2 i serii 3? Dużo dużo zmian, dużo nowości. Wiecie, Pozbycie się hypertradingu, jakieś roszady, jeżeli chodzi o ilość rdzeni PIE. No, no będzie się nie udziało. To jest ciekawe. No, zwłaszcza to wyłączenie HT. To, 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 się dzieje. To się dzieje. I tego jestem bardzo ciekawy. i To jest bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj już kończę. Faktycznie miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę. Dużo zdrówka. No i co? Do zobaczenia jutro. Cześć.